Po pierwsze ograniczenie na. Po drugie masek noszenie na. A po trzecie zapewnienie kto umrze, to umrze i trudno. Statystycznie, fantastycznie na. Dziękuję bardzo panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Adama Niedzielskiego. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. No, coraz ciekawiej się dzieje w polskich służbach. Tutaj nie będziemy mówili akurat o tym dezerterze, czy to pseudo-dezerter, czy prawdziwy dezerter i tak dalej, i tak dalej. Informacji, że tak powiem, no, przeróżnych jest wiele na ten temat. Nie będziemy się tutaj zajmowali spekulacjami, zajmiemy się bardziej może faktami, no, które, jak podają polskie media, są jak najbardziej prawdopodobne. Mianowicie bardzo prawdopodobne jest to, iż może dojść do masowych, że tak powiem, falowych odejść ze służby. Mówimy tutaj o CBA i ABW. I takie informacje podają, no, powiedzmy, całkiem poważne media w Polsce. Nie są to jakieś tam plotkarskie portale typu Pudelek i tak dalej, ale całkiem poważne, dziennikarskie, że tak powiem, informacje. No. Takie informacje podaje chociażby Radio Z. Donosi, że wraz z nowym rokiem w CBA i ABW może dojść do fali rezygnacji ze służby. Informacja, tak jak powiedziałem, pojawiła się w wielu innych mediach, że tak powiem, bardziej poważnych. Także chyba jest coś na rzeczy. O sprawie falowych odejść informował również wcześniej Paweł Wójtnik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ekspert do spraw bezpieczeństwa. W CBA kadrowy eksodus, blisko 200 wniosków o odejście ze służby z początkiem nadchodzącego roku. Efekt? Efekt Pegasusa, czyli ucieczka z tonącego okrętu. Według ustaleń Radia Z wniosków o odejście ze służby było nawet więcej niż 200, ale szef CBA zaczął wydawać decyzje z dniem 31 grudnia. Pojawiła się także informacja, że część funkcjonariuszy wycofała w związku z tym swoje wnioski i planuje odejść w lutym. Powodem odejść może być czynnik finansowy. Było o tym już mówione. Rok temu funkcjonariusze najprawdopodobniej śpieszą się z odejściem, bo jeśli odejdą ze służby do końca lutego przyszłego roku, dostaną podwyżkę emerytury o wskaźnik inflacji. Odejście po nowym roku daje im także nadzieję na to, że nie wpadną w drugi próg podatkowy i nie zapłacą większego podatku od odprawy. Wśród przyczyn odejścia wymieniane są także niekompetencja przełożonych, stagnacja w prowadzonych sprawach, brak decyzyjności i niechęć do bycia kojarzonym z pisowską władzą. No cóż, tak być też i może jak najbardziej. Podobnie ma wyglądać sytuacja w ABW, gdzie z kolei ma nastąpić fala odejść z pionów operacyjnych. Nie byłoby to dziwne, bo już w zeszłym roku trzeba było powstrzymywać falę odejść dodatkowymi pensjami. Rzecznik prasowy Ministerstwa Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn oczywiście zaprzecza tym doniesieniom. No cóż, faktem niepodważalnym jest to, że praca dla pisowskiego układu i tak dalej, preparowanie intryg i fanaberii oczywiście pana Kaczyńskiego na czele, bo tam jeszcze za nim jest rządek tych ludzi, którzy tam popychają te swoje przeróżne fanaberie, no jest to jakby nie było hańba dla polskiego munduru. Mówimy tutaj o policji, o tych służbach, że tak powiem z tej strony, my nie mówimy tutaj teraz o wojsku. No, policja generalnie chociażby zrobiła z siebie no, pajaców maseczkowych. Uważam, że te straty tak naprawdę są, no, może nie tyle, co nie do odrobienia, no, ale w każdym razie, że ten proces na pewno będzie długo, długo trwał. Dużo tutaj głosów się takich pojawia, że o, jak PiS odejdzie od władzy, no to będzie dużo lepiej i tak dalej, i tak dalej. Ja nie popieram PiSu. Broń Boże, nie jestem wyborcą PiSu, ale uważam, że jeśli by Platforma doszła do władzy,
no to część chłopaków mogłaby z rozrzewnieniem wspominać czasy panowania pisuaru. Tak mi się wydaje. Pojawiają się takie też informacje, które ja dostałem. Oczywiście to nie są informacje, że tak powiem, oficjalne, ale dostałem je z dość pewnej, że tak powiem, ręki, z dość pewnej strony, że dużym procentem powodu, dla jakiego ludzie odchodzą ze służby, jest to, że będą oni zmuszeni w pewien sposób, prawda? Zmuszeni do tego. I jest to też dosyć spory procent ludzi, którzy na to się nie godzą i po prostu wolą powiedzieć sayonara.